Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami i w związku z tym rozpoczął się już festiwal obietnic wyborczych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po wyborach, jeśli Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę, zostaną wprowadzone 3 obietnice, z czego najważniejsza to 800+, czyli podniesienie kwoty świadczenia na dzieci z 500 zł do 800 zł miesięcznie. To, o czym prezes Kaczyński nie wspomniał, to źródła finansowania tego programu. Możemy zatem spodziewać się, że będzie po prostu sfinansowany długiem. Powiększy koszty tego świadczenia, powiększą deficyt finansów publicznych. W tej chwili prognozowany na przyszły rok deficyt finansów publicznych to 3,7% PKB. Koszt obietnic prezesa Kaczyńskiego to około 1% PKB. W takim przypadku, gdyby deficyt wzrósł do 4,7% PKB, Polska miałaby jeden z najwyższych deficytów sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej.